Cześć, ja nazywam się Coen. To jest Coenscape i zaczynamy nowy cykl poradników do kultu. A przede wszystkim do kampanii, która nazywa się Czarna Madonna i która już za chwilę trafi do Waszych rąk drukiem. Moi drodzy, Czarna Madonna to jest bardzo stary produkt. To jest coś, co było pisane do pierwszej edycji kultu na samym początku, kiedy ta wspaniała inicjatywa, którą był kult w latach 90. się tworzyła. Dobra, tutaj z ważnych rzeczy, które musimy być świadomi, kiedy chcemy grać w Czarno-Madonę, to, to po prostu, że gramy w kult. Kult charakteryzuje się pewnymi nowymi formami lub formami, które to są trochę inne od tego, do czego przyzwyczajają nas mainstreamowe systemy takie jak Dungeons and Dragons czy Zew Cthulhu. W kult gra się trochę inaczej. To znaczy, że w kult gra się trochę bardziej solo. To znaczy, że rozdzielamy naszych bohaterów. To znaczy, że każdy z nich ma spotlight na sobie zwykle osobno. Kiedy rozgrywamy ich osobiste perypetie, problemy, komplikacje, to na nich spoczywa cały ten los tworzenia tego, co się będzie działo. Także od kości, od rzutów. Tak. Bo kult w czwartej edycji to Power by the Apocalypse, czyli zupełnie inna rozgrywka niż ta, która była w pierwszej edycji. Co lepsze, przez te 30 lat Systemy troszkę się zmieniły. Troszkę się zmieniło to, w jaki sposób się podchodzi do scenariusza, do liniowości, do decyzyjności graczy. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, by móc wybierać, by to, co robią gracze, miało znaczenie, by ich wybory miały znaczenie, by mieli opcje. Czarna Madonna tych opcji nam dużo nie zostawia i jest to, nie powiem, że nowum, jest to po prostu coś, do czego nie jesteśmy przyzwyczajeni. Trzeba podchodzić do tej kampanii właśnie z takim nastawieniem. To jest stara kampania, która ma parę bardzo mocnych motywów, parę mocnych scen. Będziemy nią grali w kult. I musimy mieć na niej trochę wyrozumiałości właśnie z tego powodu. Moi drodzy, dzisiaj skupimy się na tym, co właściwie powinniśmy, się, jak przygotować się do całości. W takim kontekście, jak przygotować drużynę, jak przygotować siebie, jak zabrać się ten materiał. Książka nie jest duża, ona sama z siebie ma tam jakieś. 170-180 stron tekstu, sporo grafik, to wszystko idzie łatwo i szybko przyswoić. Tym bardziej, że struktura jest bardzo to bardzo liniowa, ubrana w rozdziały, które idzie czytać konsekwentnie do przodu no i to jest ta dobra część edytorska, która faktycznie pozwala, że nie trzeba wszystkiego wyknąć tak na maksa całkościowo. Natomiast tak, wypadałoby przynajmniej z raz przeczytać całą książkę od początku do deski, do deski, a potem a potem tak, zwrócić uwagę na braki, bo braków trochę jest. Przede wszystkim mowa tu o brakach przy kreacji postaci. Czarna Madonna mówi nam, w jaki sposób powinniśmy stworzyć bohaterów. Ma specjalną listę swoich własnych propozycji do zawodów, propozycji do mrocznych sekretów, które są konkretnie sprecyzowane, w jakich klimatach mają się dziać. Czarna Madonna jest związana z dziećmi. Dzieci, które gdzieś tam cierpiały w czasie II wojny światowej, dzieci, które później również cierpiały, ten wątek będzie pojawiał się w sekretach naszych bohaterów. Jeśli myślicie, że w kulcie już na tym etapie da się coś usunąć, na przykład w triggerach, to zwróćcie na to uwagę. Pewnych elementów nie da się wywalić. Przemoc wobec dzieci będzie w tym miejscu. I tak, jeśli ktoś jest specjalnie na ten temat wrażliwy, to powinien już na samym początku o tym wiedzieć, bo bo będzie bardzo ciężko uniknąć takich elementów. Ale dobra, patrzmy na to dalej. Mamy te profesje, mamy archetypy. Pewne archetypy są generalnie walone, sugerowane, że nie powinny być użyte, ponieważ nie będą pasowały do kampanii. Więc jest tam ich ograniczona liczba, mamy ograniczone roczne sekrety i wszystko potem robimy normalnie. Dobór cech, dobór atutów, dobór komplikacji pod konkretne archetypy. Tak jak w książce. To co jest ciekawe, jako później to są dwa elementy, które związane są z relacjami. Jedną z tych relacji jest to, co nas łączy z Magdą Orłową, a druga to jest to, jaki mamy status rodzinny. Nasze rodzinne elementy to, kto jest naszą zaufaną połówką, z kim możemy mieć tą relację plus jeden, plus dwa. Może to być związane na przykład z tym, że mamy żonę i rodzinę. Możemy mieć kogoś po rozwodzie, może mieć kogoś, kto ma imprezy, styl życia. Albo kogoś, kto ma zwierzaka. Ta osoba będzie miała tą zaufaną osobę na plus jeden, a drugą zaufaną osobą jest oczywiście Magda Orłowa. I teraz, okej, okay, nie chcę być spoiler alertem, ale Magda nie będzie w stanie być waszym przyjacielem. Nie będzie w stanie wam pomóc. To, że ona tam jest i macie z nią jakąś bliższą lub dalszą relację, to jest smaczek fabularny, który pozwoli nam wejść w przygodę mniej lub bardziej, ale nie przywiązujcie się do tej postaci, czy do tego konceptu, że z nią będziecie e, naprawiać swoje roztrzęsione nerwy. O nie. Teraz tak, moi drodzy, przygoda zaczyna się w Hamburgu. Zaczyna się w Hamburgu i zakładamy w takim wypadku, że bohaterowie powinni być z Hamburga. Niekoniecznie mogą być z każdego dowolnego miejsca. E, w naszym wypadku ważne jest to, że kolejnym punktem po Hamburgu będzie Berlin a później będzie jeszcze Frankfurt nad Odrą najprawdopodobniej, jeśli gracze tam zdecydują się pojechać, a dalej no, oczywiście Rosja. Nasi bohaterowie mogą pochodzić z Rosji, nasi bohaterowie mogą pochodzić z Moskwy, z Leningradu, mogą pochodzić z Berlina. Pytanie jest, skąd wzięli się w Hamburgu w pierwszej otwierającej scenie. I teraz o co chodzi? Pierwsza otwierająca scena zaczyna się na gali. Jest to gala coroczna, rozdania medali dla. No cóż, dla najlepszej książki, czegoś takiego. To jest stowarzyszenie wydawców niemieckich dając złoty medal prasowy, wygrywa jakiś poeta, nieważne kto. Ważne jest, że nasi bohaterowie mają zaproszenie na tą galę i mają na niej się stawić. Teraz pomyślcie, w naszym świecie, w mocno zbudowanym świecie rpg trzeba dać naszą motywację, dlaczego tam są o co tam są, czy będą się znali nawzajem czy będą mieć ze sobą jakąś relację bliższą, dalszą czy kojarzą się mniej lub bardziej i teraz co przy tym wspólnym stole będzie ich łączyło bo oni tam muszą trochę zostać, muszą ze sobą porozmawiać muszą pobawić się na bankiecie i teraz wiele archetypów, które gdzieś tam się będą pojawiały zupełnie do tej scenie będą pasowały zwłaszcza do tego, by się na tym bankiecie bawić by rozmawiać z gośćmi by rozmawiać z Magdą Orłową, która tam się pojawi fajnie by było żebyście uprzedzili swoich graczy w tych archetypach, które tworzą, w tych konceptach, które tworzą, właśnie pod tą scenę. Bo ona jest takim kluczowym zawiązaniem, które niestety jest słabo opisane. Motywacji i powód dla pojawienia się na tej imprezie jest też bardzo płytki, więc, okej, okay, spróbujmy to w jakiś sposób już zbazować na, na komunikacji z graczami. Moi drodzy, początek tej kampanii to tak naprawdę rozdział pierwszy. To jest zawiązanie pełnej akcji. W niej będziemy ciągnięci za rączkę od punktu do punktu. Nie ma opcji, że pójdziecie gdzieś indziej. Co najwyżej z punktu A do punktu B, ewentualnie na punkt C i z powrotem. To znaczy, skończona liczba maksymalnie dwóch lokacji na raz do wyboru powoduje, że nie bardzo mamy coś, coś do zrobienia. Decyzyjności właściwie nie ma. Testu do szukania właściwie nie ma. Znajdujemy to, co znajdujemy, a to nas pcha dalej. Znajdujemy kolejny okruszek i pcha nas to dalej. Sprawczość graczy w rozdziale pierwszym jest minimalna. Co gorsza, sprawczość graczy, jeśli jest źle poprowadzona, bardzo mocno skomplikuje nam sytuację. I teraz moi drodzy, ja nie będę wam mówił w tej treści początkowej w przyprowadzeniu, że któryś archetyt będzie ważniejszy, że któraś moc będzie fajniejsza, że. Nasi bohaterowie muszą mieć jakieś umiejętności specjalne. Gra sugeruje w wielu miejscach opcje, a prawdopodobnie jest to wersja po prostu tego, że ktoś przerobił pod czwartą edycję, używając pewnych atutów. Są podsugerowane na przykład atuty, nie wiem, że ktoś może być hakerem, albo ktoś może mieć szósty zmysł, albo magiczną intuicję. Okej, okay. jak nie mamy, no to tak naprawdę zostaje nam improwizacja. I dalej będziemy szli w to. Dalej ta gra przemieszcza naszych bohaterów. I tak jak wiele kampanii, które bawią się drogą, które zamierzają nas z kraju do kraju, z miasta do miasta, daleko, jest problematyczna w ten sposób. Nasi bohaterowie na przykład mają swoje relacje z osobą, z którą mieszkają w Hamburgu. To znaczy, że jeśli z tego Hamburga wyjadą, to szansa, że spotkają się z tą relacyjną osobą, jest bardzo, bardzo mała. Jest rok 91-92. W tym momencie. Mogą zadzwonić, napisać list, ale to nie będzie takie ukojenie nerwów, gdyby spotkali się twarzą w twarz. Przytulili, napili razem alkoholu. E, nie wiem, poszli się odprężyć. Ta część nie będzie pracowała. Albo będzie pracowała bardzo słabo. Jeśli ktoś z bohaterów będzie na przykład z Berlina, ktoś z Hamburga. I te osoby spotkają się tak w Hamburgu. Jo, to ktoś pojedzie ten do Berlina i sobie odpocznie. Ten z Hamburga już nie. Ten koncept jest no, kulejący. On prawdopodobnie panie funkcjonował w pierwszej edycji. W czwartej powinien działać właśnie na wsparcie psychiki, na podniesienie stabilności. Tutaj nie działa. Po prostu nie ma tych ludzi. Warta oby zrobić sobie relacje z naszymi bohaterami. Jako MG przy przygotowaniu tego scenariusza, przygotowaniu pętli, tego co będzie się działo między scenami, które są związane z główną niepopularną. Myśl o tym, by dać graczom szansę na zbudowanie relacji, by faktycznie tworzyć relacje z bohaterami, którzy są z nimi, z teamem. Więc wyjście na wódkę, wyjście do klubu, eee, momenty takie, żeby sobie fabularnie pogadać. Nie chodzi o aktorzenie, chodzi o to, żeby postacie zbudowały relacje między sobą, bo między sobą tych relacji na etapie początkowym kampania im nie daje. I będzie to bardzo trudne, by działały trochę bardziej, trochę później, i trochę mocniej. Dobra, patrzymy dalej. Bohaterów, których potrzebujemy, fajnie, żeby po pierwsze mówili paroma językami. Przede wszystkim wymaganym jest, a co nie jest podane w książce, by nasi bohaterowie jednak na przykład mówili trochę po rosyjsku. Wyobraźmy sobie sytuację, w której macie bohaterów, którzy nie mówią po rosyjsku, żaden z nich. Kiedy trafiać do Leningradu, czy do Moskwy, czy gdziekolwiek indziej, gdzie są Rosjanie, będzie wam ciężko. Czytanie po rosyjsku, cyrylicom, też będzie ciężkie znając języka. Więc wybranie sobie przynajmniej jednego, dwóch archetypów koncepcyjnie, które są powiązane z Rosją i mówią troszkę po rosyjsku, przynajmniej troszkę, jest czymś, co będzie celowo dobre. Do tego, jeśli mamy kogoś, kto jest związany z okultyzmem, to byłoby świetnie, by jedna osoba przynajmniej miała jakieś takie afiliacje yy, przypięcia do zajabek okultystycznych. To mogą być moc okultystyczne, to mogą być zainteresowania, to mogą być atuty związane z okultyzmem, albo w ogóle sam koncept, że ta osoba trochę się na tym temat zna. Jest to prostsze, wygodniejsze, jak najbardziej tak. Dobra, więc mamy tego biednego rosyjskojęzycznego człowieka, mamy jakiegoś okultystę, no i potem dalej. okej. Okay. Ktokolwiek zna się trochę na robocie śledczej, może się przydać. Ktokolwiek to ma szósty zmysł, może się przydać. Plus yy, ta kampania w zakłada, że w pewnym będziemy walczyli. A PBTA w tej kwestii jest bezlitosne. Trzeba będzie mocno komplikować sytuacje, które ciężko jeszcze bardziej skomplikować. No i to zobaczymy, jak to wyjdzie. A więc tu mi się nie przemało specjalnie, że musi mieć kogoś walczącego. Batutów walczących dużo nie ma, a walka jest dosyć śmiertelna i uciążliwa a my w tej kampanii nie mamy czasu. Ta kampania ustawi nam graczy, którzy w ciągu tam, nie wiem, maksymalnie 6 miesięcy muszą rozwinąć zagadkę. W innym wypadku umrą. I to jest coś, co będzie nam tutaj wisiało cały czas, będzie pracowało, więc ta presja czasu się pojawi. Stres związany z tym, że oni za chwilę zginą, że są chorzy, bo będziecie chorzy, bohaterowie będą chorzy, będą potrzebowali chorzy nie będę ukrywał, coś Wam się stanie, coś im się stanie i będą chcieli się z tego wyzwolić. Zrozumiecie, niedługo. Ale dobrze. Patrząc na te rzeczy, wiedząc, że przygoda będzie w Hamburgu, będzie na imprezie, popatrzcie też na to, by ci ludzie mogli tam trafić i mogli się czuć przy tym stole swobodnie. Wybranie sobie takich totalnych low-life'ów, ludzi, którzy... Z Magdą Orową nie mają bardzo styczności albo są bardzo niepasujący tam, będzie wymagało od Was jako mistrza gry do budowania motyw dodatkowej motywacji, do, do bycia tam na tej imprezie. Sam list może nie wystarczyć, co jest moją sugestią. To warto to zrobić, jeśli mamy właśnie człowieka, który na przykład jest handlarzem bronią, fixerem, to on na tym balu. Niech się pojawi po prostu jako osoba, która tam ma interes do zrobienia, ma kogoś spotkać, kontrahenta, porozumieć się, pogadać. I teraz inna sprawa. Jeśli ci ludzie spotykają się, nawet nie znając się, przy jednym stoliku, a potem spotykają Magdę Orłową, która ich rozpoznaje, która na tym sama zdziwiona, że że tu wszyscy są we czterech, to nie jest zbyt duży zbieg okoliczności. W tej grze nie ma zbyt dużych zbiegów okoliczności. Właśnie to są zbiegi które prowadzą ścieżką przeznaczenia, którą wy możecie iść, którzy, gdzie twoi gracze mogą tym iść. Ja teraz przepraszam, że dzisiaj i dla graczy, i dla MG, bo to jest sprawdzenie, do którego właściwie powinno być uniwersalne dla wszystkich. A skoro gramy w to, no to y, razem to, to, słuchajcie. Do tego wszystkiego Magda Orłowa ma około 50 lat. Jej towarzysze również. Parę aspektów historycznych także pojawia się w takim koncepcie, że niektóre postacie mogą być starsze. Wyobraźmy sobie to, że jedna z postaci może być nawet kochanką, byłym kochankiem Magdy Orłowej. By nią być, musi być w odpowiednim wieku wyznaczony przez podręcznik. To znaczy, że nasz bohater w tym wypadku będzie miał już 50 lat. Jeśli ktoś będzie młodszy, no to będzie po prostu młodszy. To też będzie trochę, inny, trochę inne podłoże historyczne, znajomości. Sugerowałbym, żeby brać postacie tak przynajmniej około 30, bo bądźmy szczerzy, wy za chwilę pojedziecie w świat, będziecie musieli stwierdzić duże sprawy, i banda młokosów w wieku 25 lat może być trochę niepasująca do tego konceptu. To jest mocno szpiegowska, komunistyczno-niemiecka, taka wiecie, tuż po zwołaniu muru berlińskiego przygoda. Popatrzcie na archetypy trochę z takiego pryzmatu. To nie jest. Nie ze wturu, nie jesteście bataczami. To jest historia, która jest straszna, jest okropna, której będziecie przede wszystkim świadkami, bo w tym koncepcie wasze działania są mocno ustrukturyzowane przez scenariusz i będą tak ciągnięte. No ale dobra, jeśli tworzycie postacie, spróbujcie dogadać się, kto bierze co. To znaczy, żeby nie powtarzać archetypów. Fajnie by było, żeby uzupełnić się mocami niestety, to nie ma tanka i nie ma hilera, ale yy, uniwersalność umiejętności może pomóc. Część tych umiejętności może bardzo ciekawie zagrać. Do tego wszystkiego popatrzcie też, na jakie wady wybierzecie. Niektóre z wad mogą być problematyczne. Na przykład koszmary. Koszmary same z siebie w tym wypadku, w tej kampanii, będą się pojawiać. Wy i tak będziecie mieć koszmary. Do tego, jeśli będziecie mieć ekstra dodatkowe koszmary, to może być trudność. Pytanie, czy dla MG... To będzie ok. Ja w ogóle jako MG pomyśl, czy, czy ogarniesz te koszmary, które i tak mają być, z tymi, które ma mieć dodatkowo gracz. Czy to będą te same, czy będą dodatkowe, czy będą dwa różne sny. Temat snów i świata śnienia jest bardzo ważny, więc tutaj z tematem koszmarów warto to dobrze przemyśleć. Ja bym sugerował, żeby nie brać, chyba że masz poczucie, że ogarniesz i masz jakiś koncept, to za historia, jakie koszmary, czy przykład pasują do tego, co, co ma się śnić graczom. Odradzałbym branie jakiegoś lekarza. Te archetypy takie medyczne, które mają nie tyle medyczne, co, co zawodowe, które miały być zajęte się na medycynę, to jest trochę, to jest trochę problem. Ale to są szpitale, to jest dziesiąty rok. Mniej lub bardziej ktoś wam zawsze pomoże, nie? Tak mi się zdaje. No dobrze, moi drodzy. To jest wprowadzenie do Czarnej Madony. To jest początek. W na następnym odcinku przejdziemy sobie przez punkt pierwszy, który, rozdział pierwszy, który już jest spoilerowy, który jest dla mistrzów gry. No i mam nadzieję, że będziecie już mieli własną część do Madonny. Zwracajcie uwagę przede wszystkim na to, co możecie robić obok. Ja bym sugerował, co też pokażę na następnym odcinku, robienie sobie draftu. Ok, z punktu A strzałka idzie do punktu B grafu. Z punktu B to C mamy opcję tu i tu i popatrzcie, czy pomiędzy tymi akcjami jesteście w stanie zbudować sobie jakieś, yy, jakieś sceny dodatkowe. W tej kampanii nie ma opcji, że czegoś nie zrobicie. To są okruszki. Jeden prowadzi do następnego, do następnego i do następnego. Pomiędzy gracze mogą kombinować co chcą, ale tak szczerze mówiąc, nie bardzo mają dokąd, nie bardzo mają co. Co najwyżej przeskoczą jakiś punkt i pojadą w ciemno do, do punktu F, nie mając wiadomości z ABCD, w punkcie F odbiją się od ściany. Eee, no i to, to będzie dla nich problem. Sugeruję pamiętać o tym, że ta kampania jest liniowa trzymać się linii, cieszyć się tym, co odkrywacie, co przeżywacie, co bohaterowie przeżywają bawić się mechaniką. Eee, no i, i tak, i wtedy ta, ta kampania. Sprawi wam dużo radości, chociaż nie będzie tak duża, jak można by się spodziewać, bo ja kiedy ją oglądam, to wizytam właściwie już poziom na sceny, co też pojawi się w na tym odcinku. Dobra, cześć, trzymajcie się i wszystkiego dobrego, bądźcie bezpieczni i grajcie bezpiecznie w kurt. Do zobaczenia.